Niecha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Janusz Kwiatkowski, bożyszcze lat 50., 60., 70. i 80. Krytycy mówili o nim polski Valentino, a kobiety po prostu boski Gniatkowski. Dziś jednak chcielibyśmy Państwu opowiedzieć nieco inną stronę jego życiorysu. Gościem programu Ojni Majak Lwów jest, powiem, żona i estradowa partnerka artysty, bowiem występowała z nim prawie we wszystkich koncertach, pani Krystyna Maciejewska-Gniatkowska. Janusz Gniatkowski urodził się we Lwowie, co pomijano w jego wcześniejszych życiorysach. Jednak wraz z rodzicami jako dziecko przemierzył prawie całą wschodnią Ukrainę, bo był to i Stanisławów, i Mizuń Stary, i Stryj, gdzie chodził do szkoły. Skąd te wędrówki w tych dziecięcych latach? Rodzice Janusza pracowali w sanatoriach. Czyli pierwszy okres to on właściwie w Stanisławowie spędził z babcią. Potem, jak się sytuacja rodziców ustabilizowała i dostali pracę już tak na dłużej, to zmienił miejsce pobytu na Stryj. Tam chodził do szkoły, w Stanisławowie zaczął. Potem trafili do Mizunia Starego, to jest mała wieś, koło Wygody, i tam pracowali w sanatorium przeciwgruźliczym. Tata był kucharzem, ale wieczorami grywał na akordeonie do tańca tym ludziom, którzy właśnie tam byli w sanatoriach. A Janusz również uczył się przy okazji. Mama potrafiła pięknie śpiewać, a Janusz przy okazji uczył się tam muzyki. Ale te sielskie lata, zdaje się, nie trwały długo. No, to jest taki okres 10 lat, bo potem zaczęła się wojna. I najpierw kroczyli Rosjanie, ale jeszcze było to, że było bieganie po polach, było jeżdżenie na nartach po górach. Pamiętam, jak opowiadał o pięknej górze Jajko Iłemskie, ciekawa nazwa. Pamiętam, jak opowiadał o beniowym polu zasypanym całym krokusami. Także takie miał wspomnienia bardzo ciepłe i bardzo kolorowe, jak widać. Potem zaczęło się już trudniej, no bo wojna, ale jeszcze chodził do szkoły. Dopiero jak wkroczyli Niemcy, okazało się, że już w szkole nie ma dla tych chłopaków, takich już 12-letnich powiedzmy, czy 11-letnich, miejsca w szkole, tylko już poszedł do pracy w tartaku. Męczył się tam bardzo, pracował z kolegami, równolatkami albo trochę starszymi, ale wiem, że tak to bardzo przeżywał, że miał ochotę sobie obciąć palec, żeby trochę odpocząć. W końcu wymyślił ten sposób, obronę swoją, że zaczął kolegom opowiadać książki, a oni bardziej wydajnie za niego pracowali, i to był jego kruczek, taki wynalazek. Potem znowu przyszły jeszcze, wywieźli go do Niemiec, to znaczy wywieźli go pod Wrocław. Potem jak graliśmy tam koncerty, to przejeżdżaliśmy często i mówi, tutaj pracowałem, robiliśmy trumny i baraki na wschód. I pewnego razu w jedną z takich trumien się położył i wrócił transportem, wysiadł, jak widać, w odpowiednim miejscu, bo nic mu nie było. Janusz Gniatkowski był dzieckiem wojny. Jako kilkunastoletni chłopak uciekł z domu, by wraz z armią polską iść na Berlin. To prawda. Sama mu nie wierzyłam, jak mi opowiadał w Nowym Sączu. Jest taki piękny przedwojenny dom kultury i przed nim takie kule kamienne, ogromne. I on mówi, wiesz, leżałem za tą kulą i strzelałem. No dla mnie to było czyste science fiction. I takimi informacjami mnie zasypywał, bo ta droga na Berlin wiodła południową Polską i w pewnym momencie został ranny. I poprosił, żeby go zwolnili jednak z tego
wojska. Wróćmy jednak do tych lat na Kresach, gdzie przeżył chwile wspaniałe, ale także momenty tragiczne, wręcz traumatyczne, kiedy banderowcy napadali na wsie, mordując miejscową ludność. Chwile były bardzo, bardzo trudne, nad którymi Janusz nie lubił się zatrzymywać. Opowiadał mi tylko o dwóch takich bardzo skrajnych przeżyciach. Jedna sprawa to szedł z kolegą i w pewnym momencie ta droga się rozwidniała i potem schodziła znowu. I nie wiem czemu rozdzielili się, jeden poszedł jedną stroną, drugi drugą. I potem jak ten kolega nadszedł, to Janusz zobaczył, że kolega idzie bez głowy. No to jest wręcz makabryczna sytuacja i szokująca. A druga jest no, bardziej taka prozaiczna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że banderowcy jak mordowali, to mordowali nocą i po prostu jego rodzina wychodziła do lasu, uciekała do lasu, żeby przetrwać tą noc i w dzień wrócić do domu. Tak to może i dlatego uciekł na tą wojnę, żeby tego wszystkiego nie przeżywać. Po wojnie Janusz Gniatkowski osiadł w Katowicach, gdzie łączył śpiewanie z pracą w przedsiębiorstwie budowlanym. Tak, był tam kierownikiem świetlicy i ponieważ ciągnęło go do piosenki, więc jak były akademie, wtedy przecież były głównie akademie, prawda? I akademie były pretekstem do tego, żeby coś zaśpiewać, żeby się pokazać. Pokazywali się inni, przyjeżdżali artyści, to śpiewał i Janusz. I właśnie tacy artyści mieli to inne spojrzenie już zawodowe na niego i ośmielili się, żeby poszedł na przesłuchanie do radia. Kiedy w 1954 roku stanął przed mikrofonem Polskiego Radia, natychmiast była sensacja wśród radiowców, a pierwsza piosenka nagrana przez niego Spokojnej Nocy stała się przebojem. Wtedy była Panorama Śląska, jak Państwo pamiętacie. W drugim numerze Panoramy, w pierwszym jest Maria Koterwska, w drugim numerze Panoramy jest Janusz Gniatkowski. I potem, jak obliczałam, to lansował średnio 10 przebojów rocznie przez najbliższych 6 lat. Kazanecki wtedy stworzył zespół Spotkamy się za rok. Była tam Zylska, Danek i Gniatkowski. Koncertowaliście prawie we wszystkich republikach radzieckich. Koncertowaliście także we Lwowie. Jak Janusz Gniatkowski przeżywał pobyt w swoim rodzinnym mieście? Po prostu żył tym miastem. Kiedy przyjeżdżaliśmy do Lwowa, to pierwszy raz, kiedy przyjechaliśmy razem, to mnie oprowadzał po wszystkich zakątkach, które już na pamięć znał. Ale kiedy potem przyjeżdżaliśmy drugi czy piąty raz do Lwowa, to zmuszał wszystkich, cały zespół, że on przewodniczył wycieczkom i jeżeli nam przewodnik czegoś nie pokazał, to jeszcze były dodatkowe wycieczki. Lwów był miastem, w którym no niestety, jeżeli się śpiewało po rosyjsku, to nawet gwiazdy potrafiły dostać pomidorem. Lwów był miastem, gdzie mówiło się po polsku. Oprócz Lwowa były także dalekie republiki wczesnego Związku Radzieckiego, bo i Syberia, i Archangielski, Baku, Almata. Były te wszystkie miasta, były wszystkie republiki Związku Radzieckiego. Właściwie trudno by wymienić jakąś, w której nie byliśmy, bo jeździliśmy i z moskiewskim muzykolem, i z polskimi zespołami, i z zespołem Mielody Druziej. Także wszędzie byliśmy. Tutaj w tym przygranicznym pasie, czyli Litwa, Białoruś i Ukraina, przychodzili do nas Polacy. Przychodzili do nas zwyczajnie się przywitać, przynosili kwiaty, rozmawiali z nami po polsku i to było zwyczajne. Natomiast jak wyjeżdżaliśmy w głąb Związku Radzieckiego, w głąb południowego, to tam tylko z historii wiemy, że tam Polacy byli. Bo wiezieni przez Sowietów na Sybir i do Kazachstanu. Właśnie.
I oni się nie odważyli przychodzić do nas. Mieliśmy taką historię w Aumacie. Mieszkaliśmy parę dni w pięknym, nowoczesnym hotelu. Tam zaczepił nas Polak z Niemiec, który czekał w tym hotelu na przyjazd swojej siostry, która mieszkała tam od wojny. I po paru dniach rzeczywiście ta kobieta przyjechała. Zobaczyliśmy ją osobiście. Była to taka typowa babuszka w chustce na głowie, zalękniona, nieśmiała, którą peszył przepych tego hotelu i nasza obecność, więc wycofaliśmy się i dopiero potem dowiedzieliśmy się od tego Niemca, że od tego Polaka, że ona mówiła: nie, ja nigdzie nie chcę jechać, mnie jest tutaj dobrze. Bali się ludzie rozmawiać nawet z nami. Bali się do nas przychodzić. Bali się swojej polskości. Bali się, tak. Bali się swojej polskości i bali się, że będzie to im zaliczone w tym ich współczesnym życiu. Jak im nie wyjdzie ten wyjazd, co oni zrobią w tym środowisku, żyjąc dalej? Gdzie wciąż czeka twój kąt? Gdzie twoje nie pozostało? Zostałeś ty sam, chociaż tkwisz ciągle tu. Fragment wiersza ciszy, zapach siana na brzegu, chłód kościołów i dzwon, to ojczyzna twój dom. Popularność Janusza Agniatkowskiego w Rosji była wręcz nieprawdopodobna. Na wasze koncerty przychodziło wiele tysięcy osób. A który z jego przebojów zrobił największą karierę? No wiadomo, Apasjonata. Apasjonata była tam tak popularna, że Janusz wychodził na scenę, wszystko jedno, czy to było Baku, czy Nowosybirsk, czy Swierdłowsk, czy Aumata, czy Wilno. Wilno, no to tutaj wszyscy znali, prawda, nasi. Ale zaczynał apa i już były brawa, owacje, a po odśpiewaniu piosenki kwiaty, kwiaty. Ludzie tam byli tak sympatyczni, że szli na koncert z kwiatami. I spontanicznie po piosence, która im się bardzo podobała, ustawiali się rzędem i dosłownie rzędem kolejka się ustawiała do artysty, którego piosenka się spodobała, żeby podarować mu kwiat, podziękować. Rzucali także kartki na scenę. Janusz ma w swoich zabytkach, ja tak się śmieję, bo zbierał mnóstwo pamiątek, i ma naklejone na kartonik karteczki z napisem: Praszła apasjonatu, praszła apasjonata, apasjonata, apasjonata. Ludzie rzucali te karteczki na scenę jako życzenie. I to było ta piosenka zresztą do tej pory jest śpiewana na terenie całego Związku Radzieckiego. Czasami przyjeżdżają do nas artyści, którzy śpiewają właśnie tą piosenkę. Apasjonata, wspomnienia dawni. Apasjonata, melodia szczęścia twi. Dla ciebie grałem, gdy byłaś blisko mnie. Swą wielką miłość chciałem ci wyznać w niej. Lecz prędko prześnił się nieśmiały sen o szczęściu i zostałem sam. Melodią teraz wzywam ciebie, gdy znów cichutko gram. Apasjonata, dziś mi tęsknota brzmi. Apasjonata, wróć szczęście mi. Gdziekolwiek występowaliście, przyjmowano was wręcz po królewsku. A we Lwowie na jednym z bankietów po koncercie doszło nawet do dość zabawnej historii. Opowieść jest niesamowita i świadczy znowu o odwadze i refleksie Janusza. Siedział obok kogoś z władz.
I ten pan mówi, no jak wam nrawica nasz gorad? A Janusz spokojnie, nie wasz gorad, tylko mój gorad. Wszystkich zamurowało w otoczeniu, tego pana też, a Janusz spokojnie wyjmuje paszport i pyta tego pana, a gdzie urodziliście się? Ten mówi, gdzie? A popatrzcie, gdzie ja się urodziłem. A tam napisane, we Lwowie. I to była puenta całego spotkania. Na szczęście rozeszło się po kościach. Janusz dalej jeździł do Związku Radzieckiego na koncerty. Janusz Gniatkowski opowiadał kiedyś, że Ukraina nauczyła go tolerancji. Czy powtórzyłby tę opinię dziś po wydarzeniach w Bykowni, Hucie Pieniackiej czy we Lwowie, gdzie dewastuje się pomniki polskich bohaterów, a na murach wypisuje antypolskie, banderowskie hasła śmierć Lachom, czyli śmierć Polakom? To są bolesne sprawy, które właściwie, z którymi stykamy się wiele lat. To nie jest po raz pierwszy. Janusz Gniatkowski bardzo interesował się polityką i miał ją w małym palcu. Znał politykę zarówno naszych krajów, jak i całego świata. I w tym się swobodnie poruszał. Dlatego wiedział, że to są rzeczy, które się nie dzieją same, które często są przygotowywane. Oby tak nie było. I oby nasze narody żyły jak najdłużej w harmonii. Janusz Gniatkowski żył po prostu w innych czasach. Wówczas sztuka zdominowała jego życie, o którym pisał, że jest trudne, niesie ze sobą tyle kłopotów, trosk i zmartwień. Jednak z kresowym optymizmem dodawał, piosenka powinna być iskierką radości, odprężenia i relaksu. Piosenka powinna cieszyć. Właściwie ta idea się zrealizowała, ponieważ piosenki Janusza Gniatkowskiego ciągle żyją podczas festiwali jego piosenek, które organizowane są w Poraju. Janusz brał udział w pierwszych festiwalach. Mamy nagrania z tych festiwali. Teraz te festiwale trwają w dalszym ciągu. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wezmą udział w konkursie. Ewenementem tych festiwali jest to, że Janusz miał tak bogaty repertuar. Około 200 piosenek nagrał i to na ogół poza piosenkami polskimi są tak zwane evergreeny, czyli piosenki, które zna cały świat, które są najbardziej wartościowe historycznie, które powinny przetrwać również za sprawą Janusza Gniatkowskiego. Popatrzmy zatem na pierwszy festiwal piosenek Janusza Gniatkowskiego, na którym wystąpił sam artysta. Bela, bela donna, wieczór tak piękny, chodźmy za morze do Marengi, na Biarengi. Będziemy na tance, pili słodkie wino. Wszyscy śpią wokoło, tylko w starym porcie. Noci pieśń wesołą, marynarze chór. Bela, bela donna, wieczór taki piękny. Chodźmy jest nad morze do maleńki kawiarenki. Będzie była tancer.